Witam, witam. Kolejna część, tym razem typowa fotografia, czyli plik RAW. Dla osób, które nie wiedzą, co to jest RAW, czy też format RAW, jest to plik surowy. Zdjęcie wykonane aparatem fotograficznym, oczywiście jako surowy plik, nieobrobiony. Aparat fotograficzny, który generuje pliki jako JPG, w takim formacie tworzy je, w taki czy inny sposób, według własnych tam ustawień, opracowuje ten plik po prostu. Tworzy go ładnym, tak można powiedzieć, najprościej, prawda? Generuje gotowy wygląd, natomiast plik RAW jest plikiem surowym, tak jak widzi go aparat. Nie to, co my widzimy, tylko to, co widzi aparat. I jest on oczywiście o wiele bardziej edytowalny, tak można powiedzieć, bardziej elastyczny do obróbki, do uzyskania bardzo dobrych, fajnych efektów. Program GIMP nie może otworzyć sam bezpośrednio takich plików, ale współpracuje z innym programem, który też jest za darmo, Darktable. Tak się nazywa ten program. Przejdę na stronę, gdzie można go sobie pobrać. Jest to oczywiście osobny program, to nie jest dodatek do GIMPa, ale tak jak powiedziałem, fajnie współpracują i tutaj możemy sobie właśnie między innymi opracować plik RAW, ale także każde inne zdjęcie, czy zakończyć naszą pracę graficzną, otwierając ją tutaj właśnie w tym programie. I jest tu mnóstwo multum ustawień do wykonania, do wykorzystania opcji, które pozwalają nam na dopracowanie grafiki czy fotografii. Oczywiście, gdzie pobieramy, klikamy sobie Install i ikonkę Windowsa. Jeżeli ktoś używa Windowsa, oczywiście, i mamy tutaj, o proszę bardzo, do Maca też jest oczywiście i do Windowsa też. Tak samo, nie ma problemu. Jeśli chodzi o otwarcie pliku, nie trzeba nic robić. Wystarczy, że jest program Darktable zainstalowany. Po prostu otwieramy sobie plik RAW. Tak? Ja muszę przejść oczywiście do katalogu, gdzie mam go. O właśnie, i to jest taki plik. NEV. Tak? Takie rozszerzenie mam, aparat Nikona, wobec tego dysponuję właśnie takim rozszerzeniem. Po prostu otwieram. Nie otworzy się ten plik w programie GIMP, tylko w programie Darktable. No właśnie, chwilę poczekamy, bo musi tutaj zostać to oczywiście opracowane odpowiednio. No właśnie, i mamy taki otwarty sobie plik, który już wcześniej oczywiście opracowałem, tak? Wobec tego otworzę jakiś inny plik. Popatrzcie, co się stanie, jeżeli po prostu zamknę program Darktable. Chwilę trzeba poczekać i to, co chciałem otworzyć wcześniej w programie GIMP, teraz to się otworzy, ale już, proszę bardzo, już właśnie opracowany w programie Darktable plik RAW, tak? Czyli jeszcze raz, ale tym razem inny plik wybiorę. Otwórz i tu przejdę do takich katalogów, gdzie mam sporo tych zdjęć właśnie w ten sposób. I Nikon. O, właśnie. Dobrze. I oczywiście mam pliki JPG, które mogę sobie podejrzeć, jak to wygląda. I mam pliki RAW, prawda? Czyli rozszerzenie NEV. Proszę bardzo. Tak wygląda surowy plik RAW, nieobrobiony w żaden sposób, prawda? Z mojego aparatu fotograficznego z Nikona. Oczywiście mamy tutaj mnóstwo opcji, które możemy wykorzystać do ustawienia, prawda, parametrów tego zdjęcia. I możemy rozpocząć tutaj od opcji, kliknąć sobie grupa podstawowa, właśnie z tego punktu. Mamy oczywiście też możliwość dodania filtrów, które używamy, opcji, które używamy do swoich ulubionych i klikając na tą gwiazdkę, po prostu mamy do dyspozycji te filtry. Ja właśnie od tego zacznę. Balans bieli i po prostu troszeczkę zrobię to zdjęcie na początek cieplejszym. O! Może przesadziłem, ale na początek niech zostanie. No i teraz przechodzę do grupy podstawowej. I tutaj mam oczywiście też balans bieli. Jest w tej grupie. Jeżeli go wyłączę, to widać, prawda, jak nieciekawie to wygląda. Ratowanie podświetleń. To wyłączę. Orientacja, czyli tutaj też mamy opcję, prawda, obracania fotografii, to też wyłączę. Ekspozycja, to uruchomimy. I teraz ekspozycja zostawiam.
korekta poziomu czerni. Troszeczkę tutaj odciągnę. Zdjęcie powoli staje się, prawda? Coraz bardziej wyraziste. Polecam oczywiście z umiarem i delikatnie te ustawienia zmieniać, dlatego że jeżeli któryś z nich po prostu przesadzimy, ono będzie bardzo mocno rzutowało na kolejne, które chcemy zmienić, prawda? Wobec tego powolutku, zawsze można wrócić, poprawić, nie ma problemu. Powoli sobie tutaj po prostu przestawiać. Ekspozycja troszeczkę to rozjaśni, tak? Dobrze, nie wyłączam, przepraszam, a zwijam grupę. Jeżeli chcę wyłączyć, to klikam w tą ikonkę i wyłączam działanie tego narzędzia. Natomiast jeżeli chcę rozwinąć grupę opcji, które tu są ujęte w tej ekspozycji na przykład, to klikam w nazwę tej grupy. I teraz tak, korekcja, krzywa bazowanie, kontrast, jasność, cienie, no na razie niech będzie kontrast i jasność, tak? I tak, troszeczkę też nasycenie, prawda? Troszeczkę też kontrast, fajnie, i minimalnie jaśniejsze je zrobię, fajnie. Cienie i światła, uruchamiam. I teraz tak, promień, troszeczkę zwiększę te opcje tutaj. I teraz tak, cienie, prawda? Widać, że elementy, gdzie są zacienione, rozjaśniły się. No nie o to mi chodzi właśnie. Troszeczkę minimalnie tak, ale bez przesady. O właśnie, światła. Troszeczkę mniej, dobrze. Wrócę do ekspozycji. Korekta poziomu czerni, teraz to jeszcze troszeczkę, o właśnie, podciągnę, fajnie. Ekspozycja tym razem będzie mniej troszeczkę. Dobrze, na razie tu zostawię orientacja, balans bieli jeszcze. Jeszcze troszeczkę minimalnie temperaturę, o właśnie. Tak, teraz przejdę do kolejnej zakładki, grupa tonowania. Kontrast miejscowy uruchamiam. Według tych ustawień troszeczkę zbyt intensywnie te światła mi się tutaj jakby rozjaśniły, te chmury, prawda? Wobec tego tutaj tą wartość zmniejszam. Troszeczkę cienie wyciągnę. Zakres poziomu średnich też troszeczkę podciągnę. No i tutaj szczegóły. No, przesadziłem, troszeczkę mniej. W ten sposób. Dobrze, zwinę grupę. Światło wypełniające. Dobrze, też tak samo. Ekspozycja, szerokość. Troszeczkę zmniejszę i ekspozycja. Troszkę mniej, za dużo. No, może być światło. Ok, globalne mapowanie kolorów to nie. Poziomy RGB. O, właśnie, to uruchomię. I teraz tutaj chwytam za tę środkową linię. I troszeczkę to, o właśnie, minimalnie całość jakby, prawda? Troszeczkę staje się minimalnie ciemniejsza. No, przesadziłem. No właśnie, i teraz tą lewa linia. A kliknę auto, zobaczymy jak to wyjdzie. Nie, auto jednak tutaj troszeczkę jest dla mnie zbyt jasne. No właśnie, fajnie. I teraz jeszcze przejdę do ustawień. Grupa koloru. Kontrast koloru. I teraz tak, niebieski, żółty. Troszeczkę więcej, czyli 1,30. Zielony, magenta. Tutaj będzie mniej, 90, fajnie. Balans kolorów jeszcze, tak? Miejscowe, główny, środek obrotu, kontrast.
Za dużo. Fajnie. I wrócę teraz jeszcze do ustawień grupy podstawowej, do ekspozycji i ją jeszcze troszeczkę zmniejszę. O, właśnie, właśnie, tak? W ten sposób. No, nie tak miało być. Troszeczkę mniej. Krzywa bazowa. Troszeczkę światła zdejmę. No nie, bo chmury robią mi się po prostu żółte, czyli to nie jest dobry pomysł. O właśnie, teraz będzie dobrze. Tak jest, teraz jest ok. I cienie i światła jeszcze. Światła zdecydowanie mniej i cienie troszeczkę poprawię. No i okej. Mamy zdjęcie opracowane. Fajnie. Oczywiście można się bawić. Jest tutaj dużo więcej opcji niż to, co Wam pokazałem. Klikamy w tą ikonkę i proszę bardzo, kręcę kółkiem myszki. Dużo, dużo, których w ogóle nie widać, prawda? Bo nie są wybrane na przykład do moich ulubionych, czyli można sobie jeszcze mnóstwo rzeczy poziomy. No na przykład jeszcze wybiorę szybciutko poziomy i je zastosuję, tak? Czyli nie w tą stronę. No, przesadziłem, za ciemno mi to wyszło. Ok, gotowe. Tak? Czyli jak widać, można bez problemu sobie mnóstwo jeszcze rzeczy wybierać, dodawać. Oczywiście to nie jest tak, jakbym sobie do końca życzył opracowane to zdjęcie. Po prostu nie chcę tu poświęcać pół godziny na to, żeby pokazywać Wam, jak suwaki się przestawia, tak? Mnóstwo opcji. Warto sobie poeksperymentować. To jest zawsze przydatna opcja, żeby posprawdzać sobie, jak to wszystko działa. Jeżeli mamy gotowe zdjęcie, po prostu zamykam program. Poczekamy chwileczkę. Cały czas, jak widać, jest otwarte okno, gdzie GIMP otwiera jakiś plik, prawda? I proszę bardzo, mamy w GIMPie opracowany plik RAW otwarty, gotowy jeszcze do ewentualnych tam naszych operacji, które chcielibyśmy na nim wykonać. W dalszym ciągu oczywiście, na przykład wybierając narzędzie kolory, możemy sobie tutaj szybciutko krzywę jeszcze wybiorę i troszeczkę całe to zdjęcie jeszcze minimalnie, no przesadziłem oczywiście, troszeczkę poprawię. Jego kontrast troszkę minimalnie. Ok, proszę bardzo. Tak, a co gdybyśmy chcieli uruchomić program Darktable? Zrobię to i po prostu możemy go używać do naszych prac graficznych. Z tym, że oczywiście nie da się tego jakby przenieść do programu Darktable z pozycji GIMPa, ale możemy zaimportować sobie, prawda? Obraz, poszukajmy tutaj szybciutko desktop, GIMP Plus. O, mam tutaj taką kompozycję. To jest praca graficzna całkowicie wykonana w programie graficznym i jeszcze chciałbym ją na przykład poprawić, na przykład zmienić pewne ustawienia, na przykład kolorystyczne, tak? I niech to będzie na przykład korekcja koloru. Popatrzcie, to jest też taka opcja dosyć fajnie ciekawa. Pytam za to kółeczko. I jak przeciągnę w tą stronę, to kolorystyka na zdjęciu, popatrzcie, zmienia swoje ustawienia. Teraz będzie w stronę zieleni, prawda? Teraz błękit bardziej. A mi chodzi o to, aby ta trawa morska pod wodą, która tutaj jest na pierwszym planie, była troszeczkę bardziej zielona. Prawda? Czyli można to też w ten sposób sobie troszeczkę kolorystykę zmienić. Fajnie. Teraz jeszcze przejdę do ustawień. Kontrast miejscowy, światło wypełniające. O właśnie. Poziomy jeszcze, tak? I troszeczkę zrobię to całość jaśniejszym, prawda? Można, jak widać, sporo więcej zrobić. Troszeczkę to poprawię. Zrobię to jaśniejszym. Przejdę do ustawień podstawowych. Tutaj grupa podstawowa. I balans bieli. Temperaturę troszeczkę mogę zwiększyć to, zrobić to bardziej ciepłym. Fajnie. Cienie i światła. O właśnie, to mnie interesowało. Czyli
troszeczkę z tych cieni, o właśnie, zrezygnuję, żeby one były aż tak bardzo zacienione, prawda? A światła też troszeczkę dodam tych świateł tutaj. Ok. Jak widać, pracę graficzną, bo to jest to wykonane, nie jest to zdjęcie, jest to wykonana praca graficzna w programie graficznym. Bez problemu, na koniec już naszej pracy możemy sobie opracować jeszcze, poprawić i zmienić tak, jak nam się to podoba, po prostu bez żadnych problemów. Można to sobie po prostu poprawić, tak? Bo i często właśnie o to chodzi, żeby jeszcze tą kolorystykę, czy światło, czy intensywność tego światła poprawić sobie na sam koniec, zmienić, żeby to jeszcze lepiej wyglądało.